Potwory i demony słowiańskie. Część pierwsza. Montaż Słowianin Sławianin. Rysunki graficzne Łukasz Staniec. Ścieżka dźwiękowa PJP Produkcja. Baba cmentarna. Trupojad przypominający starą i zdeformowaną kobietę. Występuje prawie wyłącznie w pobliżu nekropolii i pobojowisk. Potwór ten żywi się głównie ludzkimi zwłokami, w szczególności zgniłym szpikiem, który wylizuje z kości za pomocą długiego, chwytnego języka. W przeciwieństwie do khuli, które po najedzeniu się odchodzą, baby cmentarne zaczynają zabijać ludzi. Następnie grzebią ich i czekają, aż zaczną się rozkładać. Leszy był panem lasów i opiekunem dzikiej zwierzyny. Zamieszkiwał dzikie regiony lasów, borów i puszcz. Ukazywał się pod postacią człowieka lub zwierzęcia. Jako człowiek przedstawiany był jako brodaty starzec o białej twarzy, czasami z rogami oraz otoczony przez watahę wilków lub niedźwiedzi. Leszy przyjmował często formę zwierzęcia zamieszkującego las, np. niedźwiedzia, wilka, lisa, jelenia czy puchacza. W niektórych regionach uważano, że może przybrać postać wichru. Leszy mógł przybrać dowolny kształt i wielkość w zależności od wysokości drzewostanu, w jakim się poruszał. Leszy w stosunku do ludzi był neutralny, a jego usposobienie zależało od tego, jak zachowywali się wobec lasu i jego mieszkańców. Ci, którzy nie szanowali jego królestwa, byli z niego wypędzani, zaprowadzani w głąb lasu lub wydawani na pastwę dzikich zwierząt. Uważano, że wysypywał dzieciom zebrane runo leśne z koszyka. Ci, którzy szanowali las i jego stworzenia, Leszy bezpiecznie wyprowadzał z lasu, uchronił przed atakiem zbójów oraz dzikich zwierząt. Myśliwi oraz drwale, wobec których nie był przychylny, składali mu ofiarę ze zwierząt domowych oraz plonów. Planetnik, chmurnik, obłocznik lub poświst, tymi imionami określano demona zwierzeń słowiańskich odpowiedzialnego za stan pogodowy. Praca planetnika, staropolskie, planeta, oznacza chmura, polegała na przemieszczaniu chmur po niebie za pomocą potężnych lin i siły własnych barków. Ponadto planetnik napełniał owe chmury deszczem lub gradem i opróżniał je nad wybranym miejscem. Punkt, na który chmurnik opróżni chmury, był wybierany przez niego na podstawie sympatii i relacji z miejscowymi mieszkańcami. Na porządku dziennym bywały sytuacje, gdy planetnik niszczył pola uprawne, na przykład za pomocą gradu, w znienawidzonych przez niego wsiach, lub przeciwnie, bronił zaprzyjaźnionych rolników przed negatywnie nastawionymi poświstami. Poświstem zwano demona osuszającego pola. Szyszaki. Malutkie stworki z trójkątną główką, żółtymi oczkami i drobnymi ustami, bugaje, które osiągały wielkość człowieka, acz wyglądały podobnie, szyszymory, największe z nich, wręcz olbrzymy. Ich nogi wyglądają jak korzenie, a ciało jest pokryte zdrewniałą łuską lub korą. Czubek głowy wygląda jak korona drzewa pozbawionego liści. Według słowiańskich wierzeń, lasem opiekowały się duchy, wyszymory. Były one przyjazne dla ludzi respektujących leśny porządek. Osoby, które nie niszczyły leśnych dóbr ani nie zabijały bezsensownie żadnych żywych stworzeń, mogły być spokojne. Goście respektujący prawa lasu mogli spodziewać się pomocy w znalezieniu drogi powrotnej niezależnie od pory dnia lub nocy. Pomoc dotyczyła także odnajdywania trzody, która pobłądziła w leśnych ostępach. Bugaje chroniły leśnych wędrowców przed Bugaje chroniły leśnych wędrowców przed napadem rozbójników, atakami wilków oraz, co najważniejsze, złymi duchami. Ten, kto okazywał naturze należyty szacunek, mógł liczyć niekiedy również na wskazanie drogi do skarbów, które były ukryte w sercu lasu. Bugaje miały różne wielkości i odcienie, a u największych osobników ciało przybierało kolor ciemnobrązowy. Duchy przybierały różne postacie. Najmniejszą z nich był szyszak, podobny do małej szyszki, z trójkątną głową, patykowatymi nogami i rękami, żółtymi oczami i otwartą jamą ustną. Wyglądający podobnie, ale wielkości człowieka, był bugaj. Z kolei bubacz był większy od człowieka i nosił kapelusz z szerokim rondem. Ogromnych rozmiarów była ostatnia z odmian, szyszymora. Istotę tę charakteryzowały nogi w kształcie poskręcanych korzeni, kora pokrywająca ciało oraz wyrastające z głowy konary i narośla, ciąg dalszy nastąpi.